Cześć, witam Was drodzy widzowie i serdecznie pozdrawiam oraz na starcie gorąco zachęcam do wsparcia kanału w postaci subskrypcji, łapek w górę, tak aby nie ominął Was żaden odcinek z tej serii. Oczywiście nie jest to obowiązkowe, robi to każdy kto chce. A wracając do odcinka, długo się zastanawiałem co w dzisiejszym odcinku będziemy robić. Plan jest taki, że odkryjemy sobie te znaki zapytania pod drogą, może nawet tutaj uda się nam dojść, gdzie miała miejsce ambasada. Zobaczymy, jak to wyjdzie w odcinku. W takim razie oznaczmy sobie ten pierwszy punkt. Okej, on jest bardzo niedaleko tutaj. Zobaczymy, są to też jakieś ciekawe. I co my z tą wieżą możemy zrobić? Chyba nic. A jak to nam się na mapie zaznaczyło? Obraz dawnego świata. Wygląda na jakiś budynek pod stroną mur. Gdzie mogą być? A, czyli będziemy mieli taką dodatkową aktywność, jak tu zdążyłem zaobserwować. Gdzie zrobiono zdjęcie Vista Point? Obraz jest niekompletny. Ale może jeśli spojrzę z miejsca, gdzie został zrobiony, fokus uzupełni braki. Jak zaznaczono to miejsce na mapie? Ja bym jeszcze chciał to ustalić. A, to jest tutaj. Dobra. To nie to miejsce. Poszukam dalej. Chyba tutaj. Tak przynajmniej mi się wydaje, że to może być tutaj. Maszyny też sobie pozbieramy na broń. Ale duży ten obszar. Kurde no. Chociaż nie. Muszę być przygotowana. Dawne dzwonki. A tu już wychodzimy za ten obszar, więc to tutaj nie będzie. Czy gdzieś tutaj też nie widzę zabudowań? Tam też nie bardzo. No wszystko wskazuje, że to musi być to miejsce. Zawalony most. Ten sam, co na górę. Może spróbowałaby mnie dopasować. No dobra, jest zawalony most, ale okej. Z oddali, dobra. Fajnie, że to jest w okolicy, a nie po całym świecie. Nie musimy tego szukać. Udało się! Uzupełnienie obrazu odblokowało plik danych. Zdaje się, że to było dzieło Miriam Technologies, czyli firmy Elizabeth. Ciekawe, czy znajdę więcej takich miejsc w dziczy. No i to jest dodatkowa aktywność, która... Co to nam daje? Możemy aktywować. Dobra. Ale my już zadanie wykonaliśmy i to jest dokładnie coś innego niż mieliśmy okazję. Nie było takiego zadania, znaczy się w pierwszej części, więc fajna aktywność dodana przez twórców. Zawsze to jakieś urozmaicenie do gry. Wrzucam do schowka.
trochę mamy tu drogi. Okej, gdzie macie tu wejście? Torami raczej nie przejdziemy. Ale tędy już jak najbardziej, czemu nie? Kamieniołom czerwonego cięcia. Czy my mamy tu coś ciekawego? Mamy nieznany. Co? Nieznany warsztat. Dobra, udajmy się tam. Nie znamy tego miejsca, więc mam nadzieję, że szybko uda nam się dotrzeć. Nie będziemy jakoś mocno błądzić tutaj. A dobra, to jest nasz schowek jedynie. A przy warsztacie zobaczymy od razu, jak tu jesteśmy, czy my możemy coś ulepszyć. Miotacz oszczepów, czemu nie? Spróbujmy. O, uda się fantastycznie. Na maksymalny poziom, co prawda jeszcze nie korzystaliśmy z tej broni, nie wiem jak ona przypadnie nam do gustu. O, łuk! Z pewnością się przyda na trzecim poziomie. Z ubioru mamy trzeci poziom. A, tu możemy zwyczajnie... Ulepszenia toreb. Skóra szopa, serio? Skóra z dzika. No musimy trochę zapolować. Skąd ja kutwa znajdę tu szopa, drodzy widzowie? Dobra, następny punkt. Zastanawiam się, czy tu się nie wybrać. Tu jest jakaś jaskinia. Ale raczej chyba chciałbym w pierwszej kolejności jeszcze tu. Tu mamy siedlisko śmigaczy. Dobra, zostało odblokowane miejsce na zwój. To z pewnością chodzi o nasz łuk. Teraz pytanie, co byśmy chcieli. A tylko te mamy. Przy powaleniu niech jest plus 15%. A włócznia czempionki tu nic nie wsadzimy. Okej, którędy my byśmy musieli przejść? Tutaj na dół najlepiej sobie jakoś zeskoczyć. Dobrze przygotować. Tutaj czerwonej mazi trzeba uważać. No podejdź. My byśmy chcieli cię zdominować, kolego. No i chyba nie wyszło. Nie ma co wdawać się z nimi. W walkę. W dobre miejsca, w powrotnej sobie. Czemu mi się przełączyła broń?
Też zauważyłem, że mamy mało strzał. Czeka nas spinaczka tutaj w tym miejscu. Którędy możemy się przedostać tam? Nie sądzę, żeby to było z tej strony. Hej, co tu się stało? Dlaczego cię to obchodzi? A ciebie nie? Tak się składa, że nie. Dzień i tak był kiepski, a teraz proszę. Dwoje idiotów postanowiło wspiąć się na tę diabelną górę. Nie byłoby tak źle, gdyby ten tutaj nie był taki ciężki. Czekaj, dwoje idiotów? Ja się jąkam? Tak, dwoje. Słyszałem, jak kobieta wrzeszczy tam na górze. Chyba trafiła między ostre pazury, a strome urwisko. Ktoś ma kłopoty. Faktycznie ktoś krzyczy tam. A nie chcesz nic zrobić? Sama sobie winna. A ja tu mam dosyć roboty. Serio nie zamierzasz jej pomóc? A ty serio zamierzasz? No pewnie. Ktoś ma kłopoty na szczycie wzgórza. Czas na Który to jest? Inaczkę. Spinaczka mi pasuje jak najbardziej, tylko ja nie wiem, którędy. Ciekawe, czy będzie tam jakaś walka chociaż. Pytanie, czy my też idziemy w dobrą stronę. Właśnie jestem przekonany, że mielibyśmy tam doskoczyć. Okej. Okay. Że tutaj mamy jaskinię jakąś. Chyba jestem na dobrym tropie. Lepiej się pośpieszę. To wędruje do schowka. Jednak wydaje się to być dobry wybór, że tamtą drogę wybraliśmy. No, wspinaj się, Eloy. Zapalnik na moim włóczni może pomóc. Hmm.
kurczę. Się dziwisz, kobieto. My byśmy nie dali rady, przecież ich tu nie było tak dużo. Zbierajmy jeszcze wszystko, co cenniejsze. To martwi mnie to, że żeby powiększyć swoją sakwę czy tam torbę, musimy udać się na polowanie. Mam nadzieję, że ta kobieta będzie nam wdzięczna za ratunek. Wszystko gra? Przeżyję. A widziałaś może po drodze mojego tak zwanego obrońcę? Trudno go przegapić. Nie żyje. Cóż, takie są skutki zaufania pierwszemu lepszemu bysiowi, który twierdzi, że jest góralem i łowcą maszyn. Przynajmniej nie muszę mu teraz płacić. Co robisz tak wysoko? To była kiedyś wieża sygnałowa. Jej mechanizm jest wyposażony w soczewkę, która w pewnych kręgach jest bardzo cenna. A skoro Kardża planują zburzyć wieżę, miałam zamiar ocalić soczewki przed zniszczeniem. Jeśli zdobędziesz soczewki z tej i pozostałych wież, to obiecuję, że ci się to opłaci. W sumie kilka już znalazłam. Proszę, proszę. Ty też jesteś poszukiwaczką okazji, prawda? Więc pozwól, że się od nich uwolnię. To będzie odpowiednia nagroda za twój wysiłek. W końcu jestem uczciwą handlarką. Dziękuję. Aloy. Reina. No cóż, Aloy, gdy tylko się pozbieram, wrócę do samotnego światła, by wyleczyć kostkę. Będę się tu kręcić na wypadek, gdybyś chciała mi przynieść soczewkę z tej wieży. Nie naciskam, tak mówię. Na pewno ci się opłaci. Postaram się pomóc. Okej, to czemu by tam się nie udać? Zawsze potrafisz wywęszyć okazję, prawda? Węszyć okazję. No niekoniecznie taka. Dobrze. Takie węszenie okazji. Odłożę to na później. Górę musimy się kierować. Dobra, to są schody. Całkiem spoko opcja. Tylko tak, wyjdziemy tu na zewnątrz. Tych drzwi nie rozwalimy. A, dobra. Znowu byśmy przeoczyli i krążyli. Ale już się przez chwilę bałem, jak rozmawiałem z tą kobietą, że nie udamy się tutaj na tą wieżę. To by była strata. Licho. Niech spali ich licho. Chyba nie przyciągnę. No jak nie, Aloy. To trzeba przycelować porządnie.
naprawdę rozwalam to miejsce. Koniecznie tak miało to wyglądać, ale jeszcze gorzej, myślałem, że zginiemy. Nie, na dół ja nie chcę, tylko teraz co, od tej strony nie wejdziemy sobie tam na górę? Chociaż warte to było skrzyni. Kurczę. Że też musiałem spaść. Ale tędy dało się obejść. Nie wiem, czy twórcy to specjalnie zostawili. Czy to jest przypadek? Dobra, tędy. Tu wyrwa w sianie. Za dużo też nie nadrabiamy drogi tutaj. Staram się teraz to jakoś lepiej. Serio? Serio? A ja tamtędy jak zwykle. Świetnie mi to poszło. Jedno z urządzeń sygnałowych. Powinna to być soczewka dla Reiny. No świetnie, tylko jak tu się dostaniemy? Okej, było przez chwilę zbierz, widzicie? Jakiś babul. No i proszę. Udało się znaleźć kolejną soczewkę dla Reiny. Świetnie, że tu się udaliśmy już po zdobyciu spadochronu. Znalazłaś soczewkę? Może, jeśli masz ochotę na handel. Ha! To handlujmy. Proszę bardzo. Czyż nie jest piękna? A tutaj coś ode mnie za fatygę. Jeśli znajdziesz jeszcze jakąś, koniecznie odszukaj mnie w samotnym świetle. Rozumie się. Do zobaczenia. No i ukończyliśmy w ten sposób przysługę i tutaj na tle tych pięknych widoków ja bym chciał kończyć dzisiejszy odcinek i po prostu spotkamy się w kolejnym i chyba będziemy swoją przygodę kontynuować dalej. I tutaj odkryjemy wszystkie znaki zapytania oraz podejmiemy nowe zadanie. Mam nadzieję, że uda nam się to skończyć w następnym odcinku, a tymczasem ja mam nadzieję, że odcinek się podobał, się dobrze bawiliście, bo ja się nieziemsko bawiłem. Cześć, do usłyszenia w kolejnym odcinku.